Każdy z was wie, że Palion ma dziewczynę Maję. Ale czy wiecie o nich wszystko? Hej, cześć, witajcie, ja jestem Oskar z kanału Lamimy, a dzisiaj powracamy z najchętniej oglądaną serią na naszym kanale, czyli ciekawostkami. Dziś przygotowaliśmy dla was super ciekawostki na temat Paliona i jego dziewczyny Mai. Jeśli film wam się spodoba, to pamiętajcie, aby koniecznie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, bo dzięki temu wiemy, żeby nagrywać dla was jeszcze więcej. Na ekranie widzicie ostatnich subskrybentów naszego kanału i wy również możecie się tutaj pojawić, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał. Lecimy do 100 tysięcy widzów, także będzie nam miło, jeśli nam pomożesz. To tyle ze wstępu. Zapraszam was wszystkich do oglądania ciekawostek o Palionie i Mai. Aby dobrze zacząć ten odcinek, trzeba was zdecydowanie wprowadzić w temat Mai. Kim jest? Skąd jest? I ile ma lat? Zaczynajmy. Jak już każdy z was wie, dziewczyna Paliona ma na imię Maja. Ale o dziwo, wielu z was nie wie, jak się nazywa. A więc dziewczyna Paliona to Maja Sienicka. Drugim faktem na temat Mai jest jej data urodzenia. Maja Sienicka urodziła się w 2003 roku, a dokładnie 10 października. Na obecną chwilę ma 18 lat, ale już za parę miesięcy skończy 19. Co ciekawe, Maja urodziła się 5 dni po mnie, bo ja obchodzę urodziny 5 października. Dobra, kto pytał? Lecimy dalej. Trzecią ciekawostką na temat Mai jest to, że Maja urodziła się w Szczecinie i stamtąd też pochodzi. 2 lata temu było głośno na temat kontrowersyjnego pomnika, który właśnie stał w Szczecinie, który przedstawiał pomnik paprykarzu szczecińskiego. Tak, paprykarza szczecińskiego. Maja udostępniła ten post i prześmiewczo powiedziała I love Szczecin. No cóż, coraz dziwniejsze te pomniki. Maja prowadzi dość aktywnie swojego TikToka. Na obecną chwilę ma na nim 140 tysięcy obserwujących, a liczba ta ciągle rośnie. Jej TikTok to Maja Sienicka przez 2 a na końcu. Ty sprawiasz, że się zabijam, a potem się rodzę. A to zrobię na oczach wszystkich, ani kurwa na podłodze. Nie będę pytał cię, gdzie spędziłeś zeszłe noce. Pozwól, że ci wynę. Moje krwi płynie do ks... Maja również ma swojego Instagrama. Na Instagramie zgromadziła dotychczas 25 tysięcy obserwujących. Co ciekawe, Maja zmieniła również nazwę swojego Instagrama, ponieważ kiedyś nazywał się on Off-Rose. Jestem bardzo ciekawy powodu zmiany tej nazwy. Jeśli wy ją znacie, koniecznie dajcie też znać w komentarzu. Pierwszy TikTok na koncie Mai był wrzucony z konta Oliwia Sienicka. Prawdopodobnie jest to jej siostra, ale nie udało mi się tego potwierdzić, więc zostawiam to wam. Dajcie znać w komentarzu, jeśli wiecie coś więcej na ten temat. Chętnie poczytamy. Dobrze, skoro już wiecie, kim jest Maja, ile ma lat i skąd pochodzi, to myślę, że ciekawe też będzie powiedzieć, gdzie chodziła do szkoły. Ponieważ Maja, mimo że pochodzi ze Szczecina, to chodziła do szkoły w Lesznie i tam również też mieszka. Maja chodziła do ZSE w Lesznie, czyli Zespołu Szkół Ekonomicznych. No to myślę, że już teraz każdy z was zna dobrze Maję. To teraz pora na parę ciekawostek z ich związku. Tylko teraz taka mała informacja dla wszystkich widzów Paliona i Mai. Prosimy was, aby nie tworzyć żadnych shipów, ani nie ingerować za bardzo w ich związek. Nie doszukiwać się niestworzonych rzeczy i być dociekliwym. Bo to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo niezdrowe. No i na pewno nie jest dobre dla ich szczęścia. Dlatego w dzisiejszym filmie przedstawiam tylko i wyłącznie fakty. Dobra. To tyle. Dziękuję za ogłoszenie parafialne i zapraszam was do oglądania. Ostatnimi czasy, a dokładnie 1 czerwca, mogliśmy widzieć na ich Instagramie, że świętują swoją 1. rocznicę. Co oznacza, że Paweł z Mają są razem od 1 czerwca 2021 roku.
Kolejną ciekawostką, choć dość przykrą, jest fakt, że po oznajmieniu Pawła, że jest z Mają, pojawiło się wiele nieprzychylnych komentarzy, jakoby, cytuję teraz, Maja zabierze nam Pawła. Oczywiście komentarzy było dużo, dużo więcej i były to naprawdę różne treści, no ale na nich się też nie skończyło. Zaczęło pojawiać wiele hejtujących Maję filmików, które zarzucały jakieś absurdalne, niewymyślone rzeczy. Co więcej, filmy te robiły kilka, a nawet kilkanaście tysięcy wyświetleń na YouTubie i na TikToku. W oznaczeniach Mai na Instagramie widzimy również wiele fanpage'y, które przerabiały jej zdjęcia. Wstawiam to jako ciekawostkę, ale widzowie, nie róbcie takich rzeczy. Na TikToku Mai od czasu do czasu pojawi się TikTok z Pawłem, który cieszy się świetnymi wynikami. Maja również przekonała Paliona do TikToków, który również założył TikToka. Na obecną chwilę ma on 200 tysięcy obserwujących, a każdy film robi jakieś chore wyniki. Nie gram w grę z rozum, nie potrzebuję chwili. Ja chcę tylko normalnie żyć i na zawsze z tobą być. Nie gram w grę z rozum. Wszystko, czego tylko dotknę, staje się zielone, staje się zielone. Wszystko, czego tylko dotknę, staje się zielone, staje się zielone. Ej! Paweł mimo to uważa, że nie lubi robić TikToków, bo to lekko cringe'owe, ale bardzo podbija to zasięgi piosenek. W tych czasach raczej to nie jest uniknione i TikTok zawsze jest platformą do dobrych zasięgów. A co do zasięgów, to mam również dla was super ciekawostkę, ponieważ piosenka Paliona, ale jest najpopularniejszą piosenką świata Minecrafta na polskim YouTube. Wyprzedza drugie Tsunami o ponad 200 tysięcy wyświetleń. Wielkie, ale to wielkie od nas gratulacje. No i co? Jeśli film wam się spodobał, to koniecznie zostawcie tutaj łapkę w górę i dajcie koniecznie znać, z kim chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek ciekawostkowy. My jesteśmy bardzo otwarci na propozycje, także możecie pisać. Subskrybujcie nasz kanał, bo bardzo nam zależy, żeby wbić te 100 tysięcy filmów. 100 tysięcy subskrypcji. I ja byłem Oskar. Do następnego odcinka. Hej!